Cześć, tutaj Karimiri, tym razem sam już na serwerze Mistrzów Minecrafta i Magii w sezon 2,5, czyli sezon przejściowy. Wszyscy sobie poszli do swoich zajęć, no to teraz mogę odetchnąć, tak, i nareszcie zająć się czymś kreatywnym. Z jednej strony baza wspólna jest fajna, ale z drugiej strony to mnie na przykład denerwuje odrobinę, bo Janak, po pierwsze, to wszystko tu jest taki śmietnik, tak to jest chaotycznie rozplanowane, w ogóle nie jest rozplanowane, jest jeden wielki chaos, tu stoi pies, tu stoi to, no postawiłem to, przynajmniej wygląda jakoś, magazyn, no powiedzmy, ale rozbudowa tego magazynu jest niemożliwa, tu graty się kraftuje do Tinker's Construct, trzeba do pieca biegać, no w ogóle jeden wielki śmietnik. Tu jest jakieś zejście do kopalni, tam za ścianą mieszkają krzaczki. Nie, no tak się po prostu nie da mieszkać. No ale powiedzmy, że na swoje iść, to tak zaraz wszyscy będą kręcić nosem, że to bez sensu i w ogóle, no ale trudno. W takim razie trzeba trochę przejąć inicjatywę i w dzisiejszym odcinku trochę zaczniemy to wszystko rozbudowywać. Plus jest taki, że schodzimy pod ziemię. Schodzimy pod ziemię, w końcu będzie to bardziej konkretnie. Ja tego warsztatu nie będę ruszał, po prostu będę budował lepiej pod nim, pod spodem i w ogóle i tak. W tym celu będę używał, przynajmniej na początek, do niszczenia bloków, użyjemy filera. Zrobiłbym to tak po prawdzie przy pomocy ręcznego kopadła, ale... Aha. To już widzę pewien problem logistyczny, mianowicie nie sądzę, żebyśmy mieli żółte kwiatki. Mamy czerwone, ale nie mamy żółtych. A bez żółtych kwiatków nie zrobimy buildcraftowego filera, bo buildcraftowy filer to co jest i dlaczego się nie spaliłeś? On potrzebuje do życia niestety żółtego barwnika, no jak widać na załączonym obrazku nie mamy, a to są slimy spadające z nieba. O, stamtąd podobno spadają, aczkolwiek nie chce mi się coś wierzyć, bo upadek z takiej wysokości to by je prędzej zabił. Już nie wspomnę o tym, że... O, no, Thaumcraftowy, bardzo fajnie. To jest coś... To jest Gravel. To jest Gravel, Iron Gravel Ore. To się pewnie przetapia w jakiś sposób. Pytanie teraz się pojawia, czy aby zdobyć żółte kwiaty, będziemy musieli przymierzyć strasznie duży kawał świata, głównie dlatego, że po prostu one się nigdzie nie spełniają. Vanilla ma problemy z Biomes O' Plenty, to już było wiadomo, bardzo... Właściwie wcale nie generują się kwiaty z wanili Minecraft w biomach Biomes O' Plenty, co tu widać. No żadnych po prostu nie. O, są żółte, jest, ale to wygląda na jakiś defaultowo podobny biom. Więc no, przynajmniej złego tu się coś wygenerowało, tak? Jaki to jest biom przez przypadek. Aż sobie sprawdzimy. To jest Woodlands, czyli kurczę, nawet nie wiem, czy to jest wanilowe. Tak naprawdę. Chyba Biomes O' Plenty generują się woodlandsy, aczkolwiek tak na 100%. No to jest chyba jednak Biomes O' Plenty. Dobra, czyli cofam wszystko to, co powiedziałem o tym, że się nie generuje. Po prostu się generuje tylko jakoś inaczej. O, to jest ciekawe drzewo. Dobra, kiedyś po nie wrócimy. Jak i również po kilka innych rzeczy, które tutaj pewnie znajdziemy. Ale tym razem potrzebujemy tylko jednej rzeczy i tą rzecz już żeśmy znaleźli. Tutaj widzę jakiś szaber na plażę poszedł. Więc no, będziemy musieli później też to jakoś zrewitalizować. To prawdopodobnie był Matys za pierwszym razem, kiedy szukał piachu 2 odcinki temu. No, bo tego piachu tam trochę wtedy było potrzeby. No już nie wspomnę o tym, że to wejście wygląda tak dziwnie. Janak zrobił sobie chałupę w ten sposób, nie myśląc o tym, że to przecież wejście można zrobić w tamtą stronę i całość tutaj zabudować i żeby to wyglądało jakoś konkretnie. A tak, to tak. Cóż, jak dziadować to my, a nie nas. Wracamy do stworzenia sobie filera. Aby zrobić filera, Tak, filler. Proszę, oj, kurczę, dobra, jeszcze raz wycieczka się szykuje, a to głównie dlatego, że potrzebny jest jeszcze również barwnik czarny, który to barwnik czarny jest również znany pod kryptonimem tuszy z kałamarni, czyli ink, czyli tak. Ładnie, dobrze, że nie wpadnę, bo tutaj mamy ten kanion. Na szczęście z tym nie będzie problemu, żeby znaleźć. Prędzej będzie problem, żeby się tam dostać. Jak widzicie, teren nam nie sprzyja. Potrzebujemy dwóch. Ile wypadło? Trzy. No to dobra, jesteśmy w domciu. Kałamarni się przynajmniej spełnuje bardzo dużo. W tej chwili wszędzie. No i wody nie są zbyt głębokie. Oceany chyba wyłączyłem, chyba nie ma w tej chwili głębokiego oceanu nigdzie w okolicy, przynajmniej mi się nie wydaje. Ale to jest akurat najmniejszy problem w tym wszystkim. Dobra, mamy ink, mamy... Tak, niestety tak się kończy. Teraz potrzebujemy dwóch rzeczy. Potrzebujemy złotych zębatek, dwóch oraz żelaznych zębatek. Również dwóch. Całość właściwie... Właśnie sobie pomyślałem o zasilaniu tego. Tu może być pewien problem, ale myślę, że sobie z nim poradzimy. Gdzieś miałem zezłomowane patyki. No po prostu, nie no, tu się tak nie da pracować. Wszystko jest w różnych dziwnych miejscach. Jest tak nieintuicyjnie zrobione, przynajmniej ja tego nie widzę swoimi oczami. Dlatego zawsze moje magazyny były lepsze. Były dobrze posegregowane, intuicyjne, można było zawsze wszystko znaleźć. Przynajmniej ja potrafię wszystko znaleźć. No, tak, nie ma takiego problemu. Nigdy w momencie, kiedy robię sobie sam swój magazyn, dobrze wiem, co gdzie leży. Żarcie przy żarciu, narzędzia przy narzędziach, surowce takie tutaj, surowce inne tam. Mamy już zębatki. Co my tutaj mamy? Mining Well Filler, Crafting Table, Landmark, skrzynia. Problemy z drewnem, oczywiście, czemu nie? Czyli Crafting Table, to jest raz. Teraz będzie pojedyncza skrzynia. A landmarki tworzyły, jeśli ktoś grał w Buildcrafta, przy pomocy redstone torczy i 5 redstone torczy oraz lapisu lazuli. Wtedy zmieniają one kolor i są niebieskie. I zrobimy sobie ich z niewielkim zapasem, bo gdyż ponieważ będzie to potrzebne. Teraz jeszcze 3 dźwignie, aby to wszystko zadziałało. Czy coś jeszcze z tego Rose Yellow, tak? Danelion Yellow. Grubo. Mamy skrzynkę, mamy crafting table i mamy 2 giry i mamy nasz filler. Dobra, teraz jeszcze potrzebujemy zrobić dodatkowe energy conduity, gdyż ponieważ one w tej chwili... Pytanie, czy... Janys oddał szkło, bo mamy tylko 2. Oddał szkło i dobrze. I LED Stone ingoty również nam będą potrzebne. No, z tymi już jest trochę gorzej, dlatego zrobimy niewiele więcej tak naprawdę. Będziemy 18 sztuk w stanie tylko machnąć. 20. No, dobra. Również możemy w tej chwili użyć już naszych przepalarek i się trochę uzbroić w dodatkowe zapasy tego wszystkiego. Dobra, mamy to, mamy tamto. Teraz przydałoby się zrobić, wymierzyć wejście gdzieś tam do tej całej naszej hali, bo to właściwie będzie hala. Jak duża? No w tej chwili wam nie powiem, ciężko mi powiedzieć. Planuję zrobić w niej głównie Thaumcrafta, przynajmniej na razie. Jednak mimo wszystko chciałbym to też jakoś rozplanować, czyli powiedzmy sobie, co my tutaj mamy tak. Tu zrobimy jej dach. I tak, przydałoby się również wejście wejście. Co jakby to powiedzieć, wejście do kopalni, bo w tej chwili to, które jest, to jest jakiś żal na kółkach, więc korzystając z okazji oczywiście również też byśmy się tym zajęli. To jest nasz korytarz, powiedzmy sobie, techniczny. Chciałbym się podłączyć, gdzie my tu jesteśmy, tu jest wyjście, chciałbym się podłączyć do tych LED Stone Energy Conduitów, które znajdują się gdzieś tutaj, ale w tym celu oczywiście musimy zniszczyć Janakowi trochę podłogi, która nie wiem po co jest w jakiś dziwny sposób zrobiona w Carpenter Blockach, nie wiem czemu, jakby nie można było zrobić normalnej. Pytanie, czy trafimy. Trafimy, trafiliśmy, jest, czyli od tego miejsca możemy zacząć sobie ustawianie naszego, filera, czyli bierzemy pierwszy landmark. Ciach. Bierzemy pochodnie, to znaczy dźwignię. Ciach. I w tym momencie landmarki wyznaczają nam teren, który będziemy mogli sobie wykorzystać do naszych celów. Na obecną chwilę, a to trochę źle zrobiłem, wiecie, bo ten landmark, ja go powinienem umieścić w ten oto sposób na tym słupku. To sobie zniszczymy. A dlaczego? Bo ta sala też ma iść w dół odrobinę, przynajmniej na razie. Po drugiej stronie, ja myślę, uda się zrobić jakąś salę, halę inną, ile tu już żeśmy zeszli w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kratek. Wysoka hala na 7 kratek myślę, że absolutnie wystarczy, więc tą dziurę na razie zostawimy. Ona sobie będzie, również postawimy tam pochodnie, żeby się na nic nie zespawnowało, żaden creeper. Jak szeroka? No, jak szeroka ma być dla odmiany? Z szerokością nie mam bladego pojęcia. Za chwilę będziemy musieli sobie pójść skraftować kolejny kilof. Ten jest na wylocie. Tak, wychodzimy z dziury. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, to dobra, zrobimy inaczej. Cała faza będzie polegała na tym, że ten oto korytarz będzie częścią, czyli tak naprawdę to trochę popełniłem błąd. Powiedzmy, że ja nie chcę, żeby to było w taki sposób, że stąd się zaczyna i idzie w tamtą stronę, tylko zrobimy to trochę szerzej, mianowicie w następujący sposób. Zaczniemy róg tego całego przedsięwzięcia, zrobimy gdzieś tutaj na przykład. Trzeba to trochę odgruzować, bo będziemy musieli przyciągnąć również zasilanie do naszego filera. To będziemy musieli zrobić górą, żeby się o niego nie potykać, żeby nie musieć... Piasek? Co ty robi piasek? A, przekopaliśmy się przez nasz śmietnik, bardzo fajnie, no trudno. Musimy go w takim razie poświęcić, jak również musimy udać się z powrotem na górę, bo zepsuliśmy sobie kilof, który to kilof robimy znowu z szafirów. Głównie dlatego, że jest szybciej. A jak będę potrzebował sobie zrobić kilof z Tinker's Construct, to specjalnie nad tym przysiądę, aby poczytać, aby wiedzieć dokładnie, jaki musi zostać zrobiony. Gdzie jest moja skrzynka z wrzucaniem wszystkiego, co mi akurat nie pasuje? To właściwie możemy wrzucić, już niech się mieli. To jest i miedź, i aluminium. Dobra, czyli to zabieramy. Zdecydowanie. Umieszczamy tutaj. Dźwignia. Właściwie się niewiele zmienia w reszcie mojego planu. Po prostu teraz tylko będzie trzeba rozstawić ponownie te pochodnie. Niewielki problem się pojawił następujący. Mianowicie na obecną chwilę, tak jak teraz, to myślę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Filery są skonfigurowane tak, że nie pozostawiają po sobie... O, ruda. O, muszę znowu teksturę naprawić. Znaczy cały czas muszę tą teksturę naprawić. I dlaczego postawiłem landmarka, a niezwykłą pochodnię? Niestety filery mają to do siebie w tej chwili, że z tej konfiguracji nie pozostawiają żadnych odpadków, czyli de facto jeżeli jakiś jeżeli coś, jeżeli jakiś blok ulegnie zniszczeniu przez filer, no to on zniknie, nie będziemy go mogli odzyskać, a to głównie dlatego, aby ludzie nie używali filerów jako tańszej formy quarry, co miało miejsce. Jeżeli, co się tyczy zaś samego quarry, wpadłem na pomysł, żeby w tym sezonie w ogóle quarry nie było można używać, ale z jakiegoś powodu dalej jest na to receptura. Więc nie wiem, co się stało i czemu tak jest. Może to jest jakiś bug Buildcrafta. Ogólnie nie powinno... Dobra, wystarczy tutaj. Wystarczy tutaj, teraz idziemy w tamtą stronę. Nie wiem ogólnie, dlaczego tak to działa. Buildcraft wydaje się, jakby ignorował swoją własną konfigurację, co tak naprawdę nie byłoby niczym zaskakującym, bo bugi się zdarzają, ale no... To nie jest fajne, tak? Bo jednak chciałbym, aby to trochę było bardziej, ja wiem... O! Tej dziury w ziemi szukałem! Kurczę! Tej dziury w ziemi szukałem. Dlaczego? Bo ja tędy wyszedłem na powierzchnię, a ten tunel prowadzi do spawnera, właściwie który odwiedzimy w tej chwili, tylko musimy tu zamurować, bo zostało tam trochę rzeczy. No i oczywiście spawner, ale to jest inszeńszość. Jeszcze od razu cestus kwarca dla AE. Tak, ile tam? No, myślę, że na razie takie powieszczenie absolutnie wystarczy. Ustawiamy landmark. I teraz jeszcze... A, bo to pójść tam to jeszcze zdążymy wiele razy. Już pamiętam, gdzie jest ta dziura. Wiedziałem, że prędzej czy później ją znajdę, ewentualnie na nią trafię, jeśli tylko zastanawiałem. Niestety nie zapomniałem jej oznaczyć, kiedy z niej wychodziłem, bo... Raz, dwa... Jest źle, jest źle. Musimy... Ten landmark przenieść. Ten landmark musi zostać przeniesiony. On tu nie może zostać, ale w tym celu musimy wykopać bardzo długi korytarz, ponieważ mechanika tych landmarków na obecną... Kurczę, zaczynam powtarzać pewne zwroty. Będzie się to rzucało w oczy i uszy i znowu będziecie mi zwracali uwagę, tak jak to było swego czasu, że zrobimy taki myk. Tak bardzo żeście mi to wytykali, ja uważałem, żeby tego nie używać. Udało mi się, przynajmniej tak mi się wydaje, nie używam sformułowania, no to zrobimy taki myk. Za to używam kilku innych non-stop, co też nie jest fajne pod pewnymi względami i aż dziwne, że jeszcze mi nikt na to nie zwrócił uwagi. O co chodzi? W sumie nie mam pytań. No dobra, czyli technicznie musimy umieścić teraz landmarka w tym miejscu, gdzie krzyżują się te dwie linie, a to dlatego, że aby stworzyć trójwymiarową formę, z której będzie korzystał filer, musimy kliknąć, uderzyć w pochodnię, która to pochodnia będzie miała połączenie ze wszystkimi innymi pochodniami. Tą lawę musimy ogarnąć w pewien sposób za chwilkę. Ciach. Ponieważ tam jest jakaś nieodsłonięta jaskinia, nie chcę, żeby coś mi z niej przylazło w niekontrolowany sposób. O, lag spike. Tak, Forge Multipart działa, można postawić dwie pochodnie, jedna bądź drugi w zamkniętej przestrzeni. To jest fajne, można w ten sam sposób postawić redstone'owe pochodnie i robić redstone'owe bramki. Dobra, i teraz uwaga. Ciach, jej, mamy wszystko we wszystkich kierunkach. Teraz potrzebny jest filer, który mam nadzieję postawiony niczego nie zepsuje. No i niczego nie zepsuł, przynajmniej nie celowo, nie specjalnie. Tamtą pochodnię jeszcze odzyskamy. Właściwie wszystkie pochodnie odzyskamy, nawet tą, którą umieściliśmy na tamtym końcu. Ja tego nie przewidziałem. Odrobinę sufit jest za nisko, jedną kratkę. Dobra, landmark mam? Mam. Może by się udać w stronę filera. To może chwilę zająć. Teraz musimy skoncentrować się na dostarczeniu mu energii. Jest też jedna sprawa, której nie jestem do końca pewien. Mianowicie filer w wersji... jednej z tych nowszych buildcraftów, no, potrafi zrobić coś takiego, że nie potrzeba już do operowania nim, wstawiania mu konfiguracji przy pomocy cegieł, przynajmniej tak mi się wydaje. O, mamy Fill, Flatter, Horizon, Pyramid, Stairs, Box, Clear, czyli clearujemy wszystko z tej okolicy, musimy się stąd wydostać. Jestem tylko pewien jednej rzeczy, czy będzie on opróżniał tą przestrzeń od góry, czy od spodu, bo mimo wszystko nie chciałbym stracić zbyt dużo surowców, które tutaj sami widzieliście, mieliśmy węgiel, mieliśmy jakiś bursztyn, mieliśmy miedź, no jednak mimo wszystko na obecnym etapie każdy grosz się liczy, więc po prostu będziemy śledzili tego filera. On jest clear, on już chodzi. Chodzi, no chyba chodzi. Będziemy musieli poczekać parę sekund na... Wow. Tylko gdzie? Na górze czy na dole? Na górze. Zaczął od góry. Tak, clearuje od góry. Bardzo, powiedzmy, dobrze. I strasznie szybko mu idzie. Mam nadzieję, że za chwilę zwolni z tego powodu. Bo jest taki problem, że nie da do, żeby wykopywać sobie surowców żadnych cennych. Ten węgiel na pewno chciałbym odzyskać, bo on by przepadł. Moc wyjściowa dla dwóch Steam Dynam to jest 80 RF-ów na tick, więcej te LED Stone Energy Conduity i tak nie będą w stanie przesyłać, dlatego... ale lag, ścina, wpadłem do dziury, źle, no ale dobra, to filer w tej chwili niszczy bloki i robi to dość sprawnie, bym nawet powiedział, chyba zniszczyliśmy oświetlenie, ale jesteśmy w stanie, zwróćcie uwagę, bardzo skutecznie to kopać, udało się, wykopało się. Chwilę to zajęło, trochę surowców zebrałem, niewiele tego było, ale jednak trochę zebrałem. Tak wygląda ta przestrzeń w momencie, kiedy została opróżniona. Coś chyba nie tak musiałem policzyć, bo jest ona taka trochę wąskawa. Myślałem, że więcej mi się uda tutaj na boki wybrać. No ale to tak, to po prostu moja wina, że źle to przeliczy, ale trudno, to się poprawi, w tamtą mańkę się jeszcze przesunie, więc filler jest wyłączony, nie muszę się bać, że mi tutaj bloki pozdejmuje. Odciąłem po prostu zasilanie i zapomniałem oczywiście znowu żarcia wziąć z góry, ale sprawdziłem tamtą jaskinkę. No tam jest na dole całkiem sporo. Kiedyś tam pójdziemy, bo jest dużo surowców, ale na razie tu mam ważniejsze sprawy do zrobienia. Jak to wygląda na obecną chwilę? Muszę to rozplanować, tak? Powiedzmy, że chciałbym zacząć od rozplanowania korytarzy. Tak, w tej pustej przestrzeni to jakoś to będzie dziwnie, może, nie wiem. Dobra, zobaczymy. Korytarz główny będzie miał 3 kratki szerokości. On gdzieś tędy będzie przebiegał, powiedzmy. To będzie taki chodnik. Ja to wszystko będę musiał jeszcze oczywiście tutaj przekalkulować. Jeśli chodzi o wejście do pomieszczenia z Thaumcraftem, tu powiedzmy jeszcze jednoznacznej decyzji nie podjąłem. Wiem, że też mimo wszystko chciałbym, aby było ono na 3, jednak właśnie tu się pojawia ta moja niewiadoma, bo nie wiem... To znaczy inaczej, jak głęboko wiem, to jestem, ale nie do końca wiem, jak to ewentualnie zagospodarować, więc po prostu musimy w tej chwili, no zobaczmy, F7, no jeszcze mamy parę takich miejsc ciemnych, do których nie chcielibyśmy, żeby się zbytnio oddalić, w przeciwnym wypadku moglibyśmy mieć jednak problem, to jest tu, no i oczywiście tutaj na tych schodkach, bo one w ogóle nie są oświetlone, dobra, wyłączmy to, bo z FPS spadają. Dobra, wracając do Thaumcrafta. Zacznijmy od niego, bo w poprzednim sezonie się w ogóle na nim nie koncentrowałem, a jednak Thaumcraft tutaj w tym przypadku będzie mi bardziej potrzebny. Czyli wyznaczamy sobie pomieszczenie na Thaumcraft. wejście do niego będzie gdzieś tutaj. Ściany w tym przypadku, czy będę chciał zrobić grube na 3? Myślę, że jest to w pewien sposób uzasadnione i potrzebne. Tak, bo zresztą zobaczycie, chociaż może jednak wolałbym zrobić na 5, to mi da dodatkowe miejsce, które mógłbym wykorzystać, jeśli zaszłaby taka potrzeba, na przykład na poprowadzenie dodatkowych instalacji w ścianach, czytaj na przykład rur, albo z jakieś artystyczne zagłębienia. Teraz tego będzie można dużo robić, więc jest super. Jeśli chodzi o sam ołtarz, jeśli dobrze pamiętam, to jest, on wygląda jakoś tak, że na środku jest tak, tu stoi i już widzicie, że moje pomieszczenie byłoby za małe. To jest tak, tu stoi, chyba tu i tak dalej i on wtedy jakoś tak wygląda fajnie. Coś w ten deseń. Czyli zobaczmy, ile mamy tutaj tak naprawdę miejsca. Jest raz, dwa, trzy kratki, żeby przejść koło tego. Tak, myślę, że to jest wystarczająco. Jeżeli chciałbym obstawić go na przykład słoikami z esencją, to myślę, że to jest dobry, raz, dwa, trzy, że to jest dobra wielkość tak naprawdę tego pomieszczenia. 3 na 3, wejście ze środka, oczywiście symetria, raz, dwa, trzy, czyli ściana wypadnie mi gdzieś tutaj. Oczywiście to jest na razie stricte planowanie, czyli tam musimy jeszcze więcej rzeczy wygruzić. To nie jest nic innego. Również podłoga chyba będzie trochę wyżej, a nie... No a zresztą zobaczymy, co z tego wyniknie. W drugą mańkę zaś natomiast ciężko powiedzieć, co bym chciał zrobić, bo tak, jakie mamy mody do wyboru tak naprawdę. Zobaczmy całą listę. Tu będzie Thaumcraft. Zakładamy mod magiczny. Mógłbym zacząć rozkręcać również plus minus Blood Magic, ale na to na razie nie chcę się decydować, ponieważ to się zwiększa. Ja się nigdy z tym nie bawiłem, więc nie wiem, czego się po tym spodziewać. Mamy Forestry, Big Reactors, Blood Magic, Buildcraft, Carpenters, albo wiecie co, jeszcze zrobimy inaczej. Chciałbym to wsadzić na czanki. Tak, zdecydowanie chciałbym to wsadzić wszystko na czanki, abym nie miał problemów z ładowaniem tej bazy. To jest pierwszy błąd, który zazwyczaj popełniam, czyli nie przymierzam moich baz właściwie w żaden sposób do chunków, czyli powiedzmy tak, tu się mieści, ale tu już widzicie jest krucho, czyli musimy przesunąć całość tego pomieszczenia o 2 kratki tak naprawdę. Wtedy ono się mieści trochę lepiej. Widzicie? Dokładnie o tym w tej chwili pomyślałem. Z tym jeszcze tylko jest problem, że zobaczcie, ten czan kończy się tutaj. Ten czan kończy się tutaj, czyli już byłby ząg. Odrobinkę, więc całość tego korytarza również musimy przesunąć. Chciałbym, żeby to się kończyło, żeby całe pomieszczenie właśnie kończyło się gdzieś tu, nie? Wtedy mielibyśmy szansę na rozkręcenie dodatkowych instalacji, czyli przesuwamy cały nasz ołtarz, a i właściwie no właśnie, bo to jest taka kwestia z tym związana. To jest pomieszczenie na ołtarz. Jeszcze by było potrzebne pomieszczenie do ładowania różdżek. To też ja bym chciał sobie rozplanować od razu w tej chwili, póki jeszcze jest taka chwila, żeby się nie okazało, że mi później zabraknie. Mamy jeszcze, powiedzmy, 9 czanków będzie załadowane, czyli tam. No. Tak, to będzie załadowane. Dobra, wracając do tematu. To jest środek, czyli raz, dwa, tak, to jest środek, raz, dwa, trzy, ciach, ale nie w tą mańkę. Raz, dwa, trzy, bum. Tu jest tak, o. To jest narożnik ołtarza. Tu będzie jego środek w tym miejscu teraz. Jeżeli w ogóle widzicie, to oczyma wyobraźni, jak to będzie w przyszłości wyglądało. Ja wam powiem, trochę nie jestem przekonany, bo to będzie bardzo dużo przesuwania. Chyba również będziemy musieli zrobić tą całą, no ja wiem, instalację częściowo, piętrowo. Na pewno cała ta ściana graniczna tutaj od pokoju już musi zostać przesunięta. Zobaczcie, jak daleko. Bo to jest tak, raz, dwa, trzy i dopiero tutaj gdzieś możemy robić ścianę, tą wewnętrzną dopiero. Tu będzie wewnętrzna ściana, czyli to wyjeżdża. To musimy stąd zabrać. I teraz miała być gruba na 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I dopiero tu jest wejście na korytarz. Tak naprawdę. No, widzicie? Zobaczcie, ile się dziabnąłem. A z drugiego to też nie jest tak źle, bo szerokość korytarza się okazuje, zadziałała na naszą korzyść i nie musimy w tym momencie z nią walczyć w dodatkowy sposób. Jeśli... Dobra. To mamy jeden czak, to jest załadowany, będzie tu można coś powalczyć na tym pojedynczym załadowanym czanku. Jeśli chodzi zaś o grotę do ładowania różdżek, przydałoby się również, żeby ona też była na załadowanym czanku, jednak chyba zejdziemy pod ziemię znowu z tym całym przedsięwzięciem. Tu będzie trochę gorzej, bo będę musiał wygospodarować odrobinę miejsca na schody. Tutaj może być z tym problem, wiecie, ale powiedzmy, że jestem skłonny zrobić schody tu. Jak się zastanawiam, czy walczyć o każdy blok na tym czanku, czy trochę ich poświęcić, nie wiem. Zobaczmy, czy mamy jakąś windę, elevator track, teleport. Dobra, mamy arcane lewitatory, to sobie jakoś poradzimy. Ewentualnie gdzieś wciśniemy klatkę schodową, jakoś taką malutką, bo tak sami widzicie, coś tutaj mało miejsca jest. Dodatkowo no będziemy musieli tu wepchnąć gdzieś te wszystkie aspekty. Dobra, to powiedzmy na razie sobie to zatrzymamy w taki sposób, jaki jest. Również chciałbym, aby odbywała się tutaj generacja energii, ale to chyba już musimy odsunąć w pewnym stopniu od Thaumcrafta. Też muszę jeszcze zwepchnąć swój magazyn przecież gdzieś. Albo strzelimy magazyn może do innego wymiaru znowu. No tak czy inaczej. Gdzieś tutaj chcę wsadzić reaktor. Prawdopodobnie będzie to gdzieś tutaj. I również tutaj ściany zrobiłbym w tym przypadku grube na 5, przynajmniej docelowo planowane grube na 5. Z dwóch powodów. Powód pierwszy. Bez wątpienia będę... Zaraz, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Bo bez wątpienia będę chciał odizolować ten reaktor. Podobno można zrobić jakieś wzmacniane ściany na wypadek, gdyby eksplodował. To na pewno będę chciał zrobić. Również prawdopodobnie będę chciał zrobić jakieś drzwi. Też, aby było wiadomo, że tutaj jest reaktor. Czyli się będzie kroił jakiś grubszy projekt, również widzę surowce, czy będzie, tak i również trzeba będzie wszystkie tutaj te przestrzenie jeszcze powiększyć. Na razie mamy zagospodarowane 3 czanki. Pierwszy, drugi, który gdzieś tutaj się kończy. Zobaczmy, ile mi go zostało. No nie za dużo. Drugi. Powiedzmy, że na drugim czanku będę... Właściwie nie wiem, co ja z tym zrobię. Tak naprawdę. To jest takie planowanie... Inaczej, gdyby to była otwarta przestrzeń, gdyby mnie nie ograniczały czanki, to byłoby wygodniej. Ale w tym przypadku mogą się pojawić problemy. Załóżmy, że załadowałbym 3 na 3 czanki, no, czyli 9 czanków łącznie, czyli ten byłby pierwszy, drugi, tam jeszcze jeden z boku, ten z boku. I pomieszczenie reaktora znajduje się na kilku czankach naraz. I zobaczmy, jak to... O, mordę. Woda. Nie chcemy się siłować z prunami wodnymi. Na szczęście to jest tylko podziemne jeziorko, które będzie można łatwo zasypać. No, nawet nie jest takie wcale płytkie, ale się je zasypie. No i dobra, powiedzmy. Tutaj mamy klatkę schodową. Tu się zrobi. To będzie główny korytarz. Tu będzie jakaś klatka schodowa. Powiedzmy, te środkowe czanki będą takie trochę bardziej transportowe. Dla mnie przynajmniej. Więc dobra, wymyślmy to tak. To będzie korytarz główny. I reaktor będzie się zaczynał dopiero na tym czanku. Zobaczmy, ile mamy miejsca na to. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu ściany mogą być trochę cieńsze. Tu ściany mogą być na 3, jako że będzie to przestrzeń głównie transportowa. Przynajmniej z założenia. Jakieś klatki schodowe. Nie wiem, stacja kolejki? Co wy powiecie na stację kolejki? To byłoby ciekawe. Railcrafta nie uskuteczniałem za bardzo ostatnio. Ostatnio to do Railcrafta najbardziej uskuteczniał Janak, bo zrobił u siebie w domu windę właśnie z tego. Czy ja będę chciał zrobić windę z Railcrafta? Raczej wątpię. Ale no, Railcraft ma wiele innych ciekawych zastosowań. Może kolejka. Na razie mamy rozplanowane korytarze. Czy planuję przejąć tą chałupę nad naszymi głowami? Być może w którymś momencie ona dobrowolnie zostanie przeniesiona, bo tam się powoli zaczynają rzeczy po prostu przestawać mieścić, więc coś będzie trzeba wykombinować. A tutaj ma być... A, tu na razie nie zrobimy, bo mamy wodę. Mamy awaria hydrauliczna, trzeba zadzwonić po Super Mario Bros. I oni naprawią hydraulicy. Okej, to dobra, wstępny plan już mamy w tej oto przestrzeni. Myślę, że muszę to trochę oczyścić, powiększyć tą pustkę technologiczną. No i to zobaczymy w następnym odcinku, co mi się uda z tym wykombinować jeszcze. Cześć!